Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 17. kolejki Euner drugiej ligi. Dzisiaj wyjątkowo jesteśmy we trzech. Janek Zawarska oraz trener gości Jarosław Skrobacz. Janek jest z nami, bo Janek jest podopieczny Fundacji Tęcza. Janek ma 22 lata, od dawna się interesuje piłką i ostatnio dołączył do mediów klubowych Hutnika. Tak więc dzisiaj prowadzimy konferencję prasową we dwóch. Janku, oddaję Ci głos. Witam na konferencji prasowej. Witam trenera gości i poproszę o komentarz po meczu. Dzień dobry. No co, po takim meczu właśnie nie chcę za bardzo komentować. Wolałbym poczekać z tą opinią, oceną gdzieś tam na późniejszy okres. Na gorąco. Myślę, że ten mecz w przeważającej części przebiegał tak, jak się tego spodziewaliśmy. Niestety nie potrafiliśmy sobie poradzić z obroną gospodarzy na swojej połowie. Grali blisko, wracali cały czas gdzieś ustawieni nisko, czy nawet niekiedy bardzo nisko. Nam tej jakości, szczególnie tego ostatniego podania, brakowało. Jeszcze na dodatek straciliśmy taką, myślę, pechowo, przypadkowo troszeczkę pierwszą bramkę, co tylko przeciwnikowi pozwoliło jeszcze nabrać większej wiary w to, co robią. I tak to spotkanie wyglądało. No, druga część, wiadomo, że jeśli się otwierasz, ryzykujesz, atakujesz coraz większą ilością przeciwników, no to niekiedy nawet przypadkowe akcje gdzieś tam zalążek powoduje, że rywal ma sytuację, i tak to właśnie wyglądało. Niemniej my, będąc na tej pozycji w tabeli, na pewno powinniśmy pozostawić po sobie lepsze wrażenie. Niestety przegrywamy i pozostaje nam tylko pogratulować gospodarzom zwycięstwa i zdobycia cennych 3 punktów. Dziękuję. Proszę o zadawanie pytań. Czy jakieś pytanie pana trenera? Skoro nie ma żadnych pytań, to dziękuję za udział w pierwszej części. Dziękujemy. Witamy trenera gospodarzy. Proszę o komentarz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo w końcu przyszło, myślę, takie upragnione zwycięstwo. Nie wiem, czy zdecydowane, ale myślę, że mecz przebiegał na pewno pod tak, jak sobie go zakładaliśmy przed meczem. Wiedzieliśmy, że Ruch ma swoje atuty i to jest to bardzo dobra drużyna, potrafiąca grać w piłkę. Nie mogliśmy się otworzyć zbytnio, żeby nie stracić gdzieś bramki. Natomiast myślę, że mądrze broniliśmy i wszystkie atuty, które, albo przynajmniej większość atutów Ruchu, wytrąciliśmy ich z ręki. Oczywiście mieliśmy swój plan na kontrataki i stałe fragmenty gry. To dzisiaj się potwierdziło. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Myślę, że dla tych kibiców także bardzo dziękujemy za doping i te 3 punkty dedykujemy kibicom. Wiemy oczywiście, w jak trudnej sytuacji jesteśmy. Dzisiaj się cieszymy, natomiast już myślimy o kolejnym meczu u siebie, bo jesteśmy właśnie w sytuacji bardzo trudnej, ale tak jak powiedziałem, po meczu w Pruszkowie gdzieś tam ten promyk optymizmu w nasze serca się wlewa. Myślę, że dzisiaj daliśmy trochę satysfakcji kibicom, bardzo licznie zgromadzonym, także bardzo fajny mecz i bardzo się cieszymy z 3 punktów. Dziękuję.